W dniach od 11 do 17 marca w ontaryjskim London odbędą się Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie figurowym. Wśród 200 zawodników z ponad 50 krajów będą również Polacy. W kategorii kobiet do mistrzostw nie zakwalifikowała się żadna nasza łyżwiarka. W kategorii mężczyzn weźmie udział Maciej Cieplucha. Urodzony w Łodzi 25-letni zawodnik od 2010 roku mieszka w Calgary, gdzie również przez cały rok trenuje. W parach sportowych Polska reprezentowana będzie przez Magdalenę Klatkę i Radosława Chruścińskiego. 16-letnia Magda i 22-letni Radek pochodzą z Oświęcimia, zaś ich treningi mają miejsce w Finlandii, a w okresie sezonu łyżwiarskiego w Moskwie. W konkursie par tanecznych Polskę reprezentować będą wicemistrzowie kraju seniorów Justyna Plutowska i Piotr Gerber. 21-letnia Justyna urodziła się w Gdyni i występowała w klubie GKS Stoczniowiec Gdańsk. 21-letni Piotr urodził się w Toronto i karierę sportową rozpoczął w Mariposa School of Skating w Barrie. Od stycznia ubiegłego roku para trenuje pod okiem światowej sławy trenera mistrzów olimpijskich Igora Szpilbanda w miejscowości Nowi w Stanach Zjednoczonych, a także w Gdańsku, gdzie ich trenerem jest ojciec Justyny Mirosław Plutowski. Dodajmy, że tegoroczne mistrzostwa są dla wielu zawodników kwalifikacjami na zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi w 2014 roku. Fundusz Dziedzictwa Polek w Kanadzie zaprasza na jubileuszowy 10. koncert z okazji Dnia Kobiet w niedzielę 10 marca o godzinie 15 w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mysysadze. Wystąpią Kinga Mitrowska i Ania Wójcik, Chór Świętej Cecylii Echo, Zespół Pieśni i Tańca Lechowia, Zespół Vega, Kabaret O Co Chodzi oraz Orkiestra Dęta Polonia Brass Band. Margaret May, Bravo International i Singers on Stage zapraszają na koncert pod tytułem Winter Appassionata w sobotę 16 marca o godzinie 18 w sali domu SPK przy 206 Beverly Street w Toronto. Wieczór, w którym wystąpią młodzi oraz doświadczeni śpiewacy i muzycy, wypełniony będzie niezwykłego temperamentu muzyką, klasycznymi hitami, ariami operowymi, operetkowymi i muzykalowymi, a także porywającym tangiem. Dochód z loterii i cichej aukcji przeznaczony zostanie na rzecz Epilepsy Cure Initiative. W cenie biletu poczęstunek, przekąski, ciasto, kawa i herbata. Działające przy Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w Toronto koło Pań Nadzieja zaprasza na bankiet charytatywny Dotyk Ciepłych Dłoni w niedzielę 17 marca o godzinie 14 w sali bankietowej Domu Kombatanta przy 206 Beverly Street. Obiad z winem i deserem oraz program artystyczny. Całkowity dochód z bankietu przeznaczony zostanie na instalację ogrzewania i klimatyzacji w Domu Kombatanta. Kuratorzy Fundacji imienia Władysława Reymonta zawiadamiają, że 43. konkurs recytatorski imienia Marii Czesława Sadowskich oraz koncert laureatów odbędą się w niedzielę 26 maja w Hamilton. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 2 kwietnia. Główną nagrodą konkursu będzie wyjazd dwóch laureatów do Polski na ogólnopolski konkurs recytatorski pod tytułem Mówimy Reymontem. Zachęcamy rodziców i nauczycieli do zapoznania się z regulaminem konkursu i rozpoczęcia przygotowań dzieci i młodzieży polonijnej do udziału w konkursie. Parafia świętego Maksymiliana Kolbe w Roku Wiary zaprasza na dodatkową projekcję filmu fabularnego o życiu świętego Augustyna Restless Heart w czwartek 4 kwietnia o godzinie 7 wieczorem w Empire Theatre na Square One przy 100 City Center Drive w Mississaudze. Znakomity film wzbudzający głębokie refleksje i przeżycia duchowe, pomagający w zgłębieniu wiary. Film, który na zawsze pozostanie w pamięci. Bilety w cenie $12 dla młodzieży $9 do nabycia tylko w parafii świętego Maksymiliana Kolbe. Konferencja Polskich Księży na Wschodnią Kanadę organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie na Kaszubach w sobotę 6 kwietnia z okazji Święta Bożego Miłosierdzia. Uroczystej mszy świętej przewodniczył będzie oraz Słowo Boże wygłosi ksiądz biskup Wiesław Lechowicz, delegat Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracyjnego. Autobusy odjadą z polonijnych parafii. Będzie można skorzystać z gorącego posiłku. Program pielgrzymki o godzinie 11 różaniec, 11.30 uroczysta msza święta, a o godzinie 14.30 koronka do Bożego Miłosierdzia. Federacja Polek w Kanadzie, ogniwo numer 8 w Ottawie, zaprasza dzieci i młodzież do lat 16 do udziału w 31. dorocznym konkursie recytatorskim, który odbędzie się 14 kwietnia w Domu Polskim. Dla laureatów przygotowano medale, dyplomy i nagrody. Zgłoszenia do 7 kwietnia u prezes Ogniwa pani Ewy Zadarnowskiej pod podanym numerem telefonu i adresem e-mailowym.
Polish Orphans Charity zaprasza na 13 już Bal Poloń w sobotę 20 kwietnia w Fairmont Royal York Hotel w Toronto. Cały dochód z balu przeznaczony zostanie na pomoc sierotom. Mogą Państwo również wysyłać dotacje na podany na ekranie adres. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Żegnając się, życzę udanego i słonecznego weekendu. Do zobaczenia.